Smog, cichy zabójca, który powoduje przedwczesną śmierć 40 tysięcy Polaków rocznie, czyli 13 razy tyle, ile wypadki samochodowe. Niska emisja, przemysł, wszechobecne samochody oraz inne przyczyny powodują, że w Polsce przez większość roku nie możemy oddychać czystym powietrzem. Smog to nie tylko problem Krakowa czy Małopolski. Spójrzcie na mapy ukazujące średnie stężenie pyłu PM10 oraz benzoapirenu. Cała Polska oddycha trucizną. Zresztą, smog jest problemem globalnym. Kosztuje on nas coraz więcej zdrowia, a także pieniędzy. Jednak ze smogiem można i trzeba walczyć, a jedną z metod jest walka za pomocą technologii. Cześć, jestem Maciek i wraz z zespołem tworzymy i organizujemy Smogaton. Wydarzenie, które ma na celu walkę ze smogiem za pomocą technologii. Po sukcesie zeszłorocznej edycji postanowiliśmy zorganizować kolejną w listopadzie tego roku. Jednakże w tym roku będzie zdecydowanie trudniej, bo po pierwsze międzynarodowo, a po drugie do wygrania będą ogromne pieniądze. Ale zanim rozpocznie się Smogaton, a powstałe na nim rozwiązania wejdą w życie, minie trochę czasu. A oddychać chcemy już teraz. Dlatego tutaj przedstawiamy Wam jedną z najskuteczniejszych metod walki ze smogiem. Niesamowitą technologię, którą Matka Natura dała nam już dawno temu. Drzewo. A poza filtrowaniem smogu, drzewa mają wiele innych fajnych zastosowań. Amerykańscy, polscy i chyba w ogóle wszyscy naukowcy potwierdzili ich skuteczność. Zbliża się koniec lata i to świetny moment, żeby dodać do naszego krakowskiego krajobrazu troszkę zieleni, a przy okazji dotlenić powietrze. Dlaczego akcja jest tak kosztowna? Niestety, drzewa nie są tanie. Klon Jawor wraz z posadzeniem i dwuletnią gwarancją kosztuje aż 1000 zł. Nie możemy kupić małych sadzonek, tylko drzewa kilkuletnie i mające aż do 3 metrów wzrostu. Tylko takie będą w stanie przeżyć w miejskich warunkach. Na szczęście w Konarach przyjmą się sadzonki też troszeczkę młodsze, dlatego będziemy w stanie zasadzić ich znacznie więcej. No a co jeżeli zbierzemy więcej? No to chyba proste. Po prostu posadzimy więcej drzew. Miejsca na pewno nie zabraknie. Dla osób wspierających naszą akcję przygotowaliśmy nagrody. O szczegółach przeczytacie poniżej, a sponsorów i partnerów zapraszamy do kontaktu z nami. Sponsorzy Smogatonu postawili przed nami wyzwanie. Jeśli z innych źródeł uda nam się zdobyć 30 tysięcy złotych, sami dołożą jeszcze 30, pokroją też koszty nagród i portalu. Zamiast lajkować czy hejtować, zróbmy się na kilka drzew i zróbmy razem coś dobrego. No i dziękujemy za Wasze wsparcie!